Ja się urodziłem koło Gostynina. Tam, tylko później żeśmy się stamtąd wyprowadzili, bo ojciec sprzedał pole tam, bo ojciec był starszym sierżantem, to on nie chciał pola obrabiać, tylko tak, chciał żyć inaczej. No i żeśmy tam wynajęli dom i tam żeśmy mieszkali na Woli Owsiany. Tak się nazywała ta wioska. Tam żeśmy mieszkali, dopóki Niemcy nie weszli. Później Niemcy weszli. Ojciec był starszym sierżantem, ale był wtedy na urlopie. Także nie mógł się dostać już do swojej jednostki i Niemcy go wrócili. No i tak go z początku trzymali, później z matką żeśmy jeździli, żeby go wypuścili. Matka urodziła dziecko w 1939 roku. To dziecko miało może tydzień. Matka wzięła w chustkę dziecko i na tego i mnie za rękę i poślimy do takiego kościoła. Tam żeśmy poszli do tego kościoła, żeby ojca wypuścili Niemcy. Matka prosiła tych Niemców. Oni czytali nazwiska, ale że się inni zgłaszali, ale później jakoś ojciec się zgłosił. No i wypuścili ojca. Także ojciec z nami przyjechał do domu. Później Niemcy już wzięli to wszystko w swoje ręce. Przyjechało wojsko. Wszystkich Polaków, co mieli gospodarkę, wysiedlili. I Niemcy najechali samochodami, rodzinami i obsadzili. I dawali po 3 gospodarstwa jednemu Niemcowi. Także my żeśmy później mieszkali u Niemca, co się nazywał Bollmann Emil. No i później z tego wszystkiego wzięli ojca na okopy. Wywieźli na okopy, no to później już było gorzej, bo ja musiałem już krowy paść u tego Niemca. Jakżeś to już za mieszkanie, to, że żeśmy tam mieszkali, to ja musiałem całe lato krowy paść. A ten Niemiec, Emil Bollmann, miał 2 synów. Ale to nie były jego syny, bo on się ożenił z wdową. To były te wdowy syny. Jeden był Erik, a drugi był Waldek. Emil i Waldek byli 2. A ten Waldek przyjechał na urlop. No to jak przyjechał na urlop, to chciał się poszczycić, co on potrafi. No i zebrał takich kompli mniej więcej z jego roku. No przyszło ich 3 do tam, gdzie ja krowy pasłem. Przyszło ich 3, no i oni chcieli coś pokazać, a on, że się nauczył w wojsku dobrze szczelać. Nie mieli szczelnicy. No, wzięli mnie i na głowie mi położyli butelkę i mówi: stój tu. I ten strzelił, ta butelka się rozsypała. A ja myślałem, że im dobrze zrobię, że upadłem, jak ta butelka się rozsypała. A ten jak przyszedł, jak zaczął mnie kopać, tak mnie tak skopał, że do dzisiaj mi się niedobrze robi. Jak oni strzelili, to pies uciekł, bo on się bał strzału. Ja mówię do niego: krowy w burakach. A on mi jeszcze kopa, jak dał tu w łydkę, to żebym nie mógł na nogę stanąć. Ale musiałem iść krowy wyganiać. Krowy nie wyjdą, bo pies poszedł do domu, bo strzelili. Pies się nastraszył. A ja kija nie mogłem trzymać, bo ten kij, pies się bał. Także ja nie miałem jak. Krowy nie chcieli wyjść z tych buraków. Tylko buraków zjedli. Ja już wtedy poszłem do domu i to wszystko matce opowiedziałem. Matka poszła do Niemca, powiedziała to wszystko i jak to było. Niemiec tego wojskowego, a on tylko na 4 dni przyjechał. Ten odjechał, ale jeszcze nie odjechał. Jak
matka to wszystko opowiedziała, to ten się zaczaił na drodze, matka szła, to matkę jeszcze pobił i tak narobił. I ja już nie chciałem tych krów paść, ale musiałem. Jak się skończyła wojna, no to wtedy żeśmy na zachód się wybrali, tutaj przyjechali. Ojciec szukał gospodarstwa dla dzieci, mówi, bo chłopcy są, to trzeba im jakieś tego. No to tam w Lubiszewie znalazł dom i mówi, żeby jezioro było, to blisko, mówi, bo ojciec lubiał na ryby iść z wędką. I my nam tam, żeśmy tam mieszkali, dopóki się gospodarzyli, dopóki się kołchozy nie zrobili. Później UB przyjechało, wojsko, obstawili całą wioskę i będą zakładać kołchoz. Nie wolno nikomu było wyjść z wioski. Mojej żony teściu krowę prowadził, bo mój ojciec miał byka, no to też nie wolno. Go zatrzymali, bo oni mieszkali na kolonii, to nie mogli nawet iść, bo UB wszystko pilnowało, także nie wolno było z wioski nikomu wyjść, aż kołchoz założą, to dopiero można było wyjść. Pracowałem w Złocińcu, w Pomie, jako traktorzysta i w kołchozie pracowałem. Ciągnikami robiliśmy tak, że przedzielili mnie do Lubiszewa i w Lubiszewie pracowałem na ciągniku. Pole obrabiałem, kołchozne. Tam nie miał wyboru, tam każdy musiał pracować. Nie było takiego, żeby poszedł pod sklep pić czy coś. Tam każdy musiał mieć pracę. Jeszcze były Niemki, bo Niemców prędzej pozabierali. No, przyjeżdżali tu i gwałcili te Niemki, Rosjany. O, tam na kolonii, tam jeden, to siedem żołnierzy, tak, że baba nie mogła już ze studów wyjść, tak ją zmęczyli. O, to było chamstwo. Mieszkali w Lubiszewie wojsko rosyjskie, na rogu zaraz, tam w czerwonym budynku i trzymali Niemców, co się zajmowali rybołówstwem, te Niemcy, i oni ryby tam łapali, do Rosji wysyłali, suszyli tam, cuda robili z tymi rybami i to wszystko do Rosji wysyłali. I było ich dosyć dużo, tych Niemców, tam cały ten budynek zajmowali. O. A mój ojciec wtedy był jako szewc, to im oficerki robił, tym ruskim. Znowuż jak żeśmy z ojcem pojechali do kamasznika, co ojcu te cholewki szył, bo oni chcieli ruskie i policja, to każda żona chciała mieć oficerki. To ojciec tam u tego kamasznika szył, no to my pojechaliśmy z ojcem tam i taka stodoła była, do tej stodoły żeśmy konia postawili. Później już ojciec mówi, przyjeżdżaj, mówi, to my już jedziemy do domu. Ja idę, nie ma lejców przy koniu. Przychodzę do ojca i mówię, ktoś ukradł lejce, mówię, nie ma lejców. No, mówi, ojciec mówi, ty na tego kamasznika, to był już takie koledzy, na ty sobie mówili. Mówi, może to ty, bo żeś wychodził z domu. Ale mówi, Szczepan, gdzie ja bym ci lejce wziął od konia? Zaczął się odpierać, kawał sznurka gdzieś tam tego i my przyjechali do domu. Ale na drugi dzień nie mogę wytrzymać. Mówię, pójdę, piechotą poszłem do Złocieńca, do tej stodoły, przewracam tam, w słomie szukam tego, nie ma. No i idę z powrotem już do domu. A ja tu już byłem koło Kańska, jak ta górka jest, pod tę górkę tak podchodzę, jadą ruski. No ja zatrzymuję. Towarzysze, koledzy tam do nas przychodzili, ojciec wódkę stawiał, pili, tego, no to sam myślę, no co? Tego, to ja go zatrzymuję, a te pistolet wyciągnął, trach, trzy strzały do mnie. I on mi
czapka sfrunęła z głowy i wtedy, żem poszedł w lewo, do lasu uciekłem. Jak uciekłem do lasu, ale tam taki gęsty las, ja mówię, to się nie dostanę z tego lasu, bo tam co róż gęściejszy, mówię, trzeba przejść na drugą stronę. Jak ja przechodziłem przez drogę do drugiego lasu i tam był taki jałowiec, weszłem w ten jałowiec, to mi się zdawało, że cały las ze mną chodzi, tak mi serce biło. Wtedy zobaczyłem, że oni nawracają. I nawrócili, wjechali tak w las i nawrócili. Samochodem stanęli tu, Kołkańska, tak niżej i chodzą z pistoletami po tamtej stronie. A ja w tym siedzę, w tym jałowcu. Aż ten jałowiec ze mną chodził i cały las mi się zdawał, że chodzi ze strachu. I tak szukali, szukali, nie mogli mnie znaleźć. Nawrócili znowu, pojechali do Lubiszewa. Przyjechali do Lubiszewa, a ja lasem już drogą nie szłem, polami tego, się bałem już, żeby mnie znowu nie spotkali. I jak przyszłem do domu, ojciec siedzi w środku, turusek, turusek, piją wódkę. Ja wchodzę w drzwi, a ojciec mówi, o, mój malczyk przyszedł, mój syn. Ja się tak popatrzyłem, no to teraz ta szarża z tymi gwiazdkami, co strzelali do mnie. Ja wtedy poszłem do stodoły, miałem automat. Mówię, nie, żeby ojca nie było w środku, to bym pepeszką tak pociągnął po nich i bym ich gdzieś wyciągnął, zakopał. Ale że przez ojca, że siedział w środku, mówię, no nie, bo zanim przełożę, to który złapie pistolet i mnie zastrzeli jeszcze. I dałem spokój. Z tym poszłem, już tam nie wchodziłem więcej. Niech se mówię, piją, niech se robią, co chcą. Nie pokazywałem się im więcej. Nie mogłem już patrzeć na to. Później zaszła taka, komendant przyszedł i mówi, panie Ledzian, już trzeba było broń zdać. Mówi, może by pan, mówi, bo ojciec chodził z policją, na kusownictwo, tam na te dziki, na to wszystko, to policja to były koledzy. Wszystko ojca, razem pili, wszystko siedziało tam. I komandant przyszedł, panie Ledzian, może byście, mówi, już oddali tę broń, mówi, bo słyszałem, że macie fuzję. A ojciec mówi, tylko fuzję? A co jeszcze pan ma? A mówi, tam za piecem stoją. Poukładane, 11 sztuk było. Komendant wyjmował, oglądał i wszystko na stół kładł. Na stół pokład, później mnie do worka i ja to zaniosłem na komendę. Zaszłem, a tam akurat był i mówię, przyniosłem broń. A oni mówią, zanieś tam do piwnicy. Rosyjscy żołnierze, samochód podwiózł ich pod Lubiszewo, tam za Linowo. Akurat facet orał końmi. To były dwa gniade konie ładne takie. I on tam nawet, pies z nim chodził. Ruski przyszli, tego faceta zastrzelili i psa zastrzelili. Uprząż wszystko pozwalali z tych koni i posiadali. Było ich trzech. Dwóch usiadło na jednego konia, a jeden tego i pojechali. On im powiedział widocznie, że oni są z Linowa. Także oni pojechali na Lubiszewo. Przyjechali do Lubiszewa, te konie nie mieli wędzidłów, bo to wszystko im pozwalali, bo oni były gołe, te konie. Nic uprzęży nie mieli. I wpadli od razu do tej stajni, skąd pochodzili. A kobieta wyskoczyła i mówi, nasze konie, a tu zaraz policja. I zaraz policja zaczęła wylatywać, ale to już
później, bo to już inny komendant był, bo tamten komendant Ruska poszczelił i dostał przeniesienie. Po prostu zabrali go, a dali innego. I ten bardzo słabo się obchodził, tylko jeszcze ten koń przeleciał przez moje podwórko, a ja akurat szłem po krowę. To tylko mi kule gwizdali nad głową, a Ruski pojechali. Dalej, później konie uciekli, a oni pochowali się po krzakach. Także żeśmy tam później obstawę, policja i wszystkie chłopy ze wsi polecieli tam. A ten Rusek jeden schował się za taki duży kamień i strzelał do nas. Strzelał i no, nam kule gwizdali nad głową. Ale już ostatni nabój miał w tym automacie, wyskoczył i automat uderzył w kamień. Automat się orzeł, odleciało, tylko lufa wisiała na pasku i co? On wtedy rozerwał to i mówi: strzelaj, strzelaj. Tak. Tam nikt nie chciał go zabić, tylko chcieli jeszcze tych dwóch dostać. To tam nikt go tak nie tego, tylko taki majewski był. Jak przyleciał, jak go trzasnął w twarz i mówi: ty strzelasz do kulaczków? Mówi, no to raz mu dał, później drugie, a policja nie kazała bić. O, i tak było. Taka przyjaźń była Ruska. Cały dzień przestałem w piwnicy, ale to w Złocieńcu. Bo powiedzieli, bo my z bratem żeśmy obrabiali pole, a tam jeden zostawił wszystko pole i wyjechał. I to wioska to musiała skosić, a tam był wtedy inny sołtys, a my tamtędy tylko z bratem żeśmy tak przejechali przez pole. On zobaczył ślady i zameldował, że snopki my brali, a my tam ani jednego snopka nie wzięli. To przestałem tam cały dzień w piwnicy. A później się zakończyło, że mnie brata wypuścili, bo brat powiedział, a myśleli, że ja młody, że ja się przyznam do czego. Jak ja nic nie ruszałem, to czego mam się przyznać? Nie ruszaliśmy żadnych snopków, tylko było pod górę, duży wóz żeśmy naładowali, a tam przez to pole żeśmy tak przejechali, bo to tak było pole przy polu. I mnie cały dzień trzymali, i później mnie wypuścili wieczór. Ja do roweru nie ma roweru. Pojechał któryś policjant rowerem i później trzymali mnie do ciemnej nocy, aż przyjedzie facet, dopiero mi rower oddali. Później mi się pytali, czy mnie odprowadzić. Ja mówię, nie trzeba mnie odprowadzać. No to my ułożyli taką piosenkę ze siostrą. Tak. Zostaj z Bogiem, moja żonko, może wiecznie żegnam cię, bo od ciebie już mnie biorą, na okopy wiozą mnie. Dzisiaj jestem tuż przy tobie, jutro będę w polu stał, a pojutrze może będę w ciemnym grobie spoczywał. I te słowa wypowiedział, do pociągu zaraz wsiadł i odjechał aż do Kutna, po nim został tylko ślad. Gdy zajechał tam do Kutna, ujrzał tam kolegów moc i ze żalu się rozpłakał, że wysłany jest na Płock. Gdy zajechał tam do Płocka, dostał szpadel, no i młot. I wojskowe życie dali i nazwali firma TOT. Pracujemy na okopach, lecz ta praca ciężka jest. Jeszcze by to wszystko uszło, lecz za mało mamy jeść. 70 deko chleba nie wystarcza dziennie nam. Każdy zjadłby ze 2 kilo, lecz nie dadzą tego nam. Łyżkę masła, marmolady i twarogu trochę też.
Mówią, że to dla Polaków wyśmienite życie jest, a wyspanie po stodołach i pod stogiem czasem też. Nie zważają, że już zimno i na mrozy i na śnieg. Polak nic się nie przejmuje, choć 5 lat wojna jest. Choć na kartki wydział mamy, lecz wygląda każdy fest. Może z okopów nas rozpuszczą i pojedziem wszyscy wraz. Może z chwilą to się skończy i odżyje każdy z nas.